imię Bogusia. Nazwiska nie będę mówić, bo tutaj jest według mnie mafia kołobrzeska na czele z prezesem komunikacji miejskiej, ponieważ namawia wszystkich pasażerów na linii piątki, żeby się ze mną bili. I nie mogę powiedzieć nazwiska, ani gdzie mieszkam, bo inaczej mi mogą nawet... Teraz to czuję, że zagrożenie życia, ponieważ półtora roku temu przyjechałam tutaj nad morze w sierpniu. I w sierpniu nie chcieli mnie wpuścić do autobusu. Jeden kierowca nazywa się, mam powiedzieć nazwisko, bo w sądzie jestem z nim, miał karną mieć sprawę, ale ja się teraz przez takich jak on spóźniłam na sąd i sędzia na razie umorzyła, ale ja odwołam się, także wszystko jeszcze jest na propie i oni dlatego naśmiewali się, bo ja jak przyjechałam, nie wiedziałam, że jest umorzone postępowanie, bo się spóźniłam. Bo po drodze spotkałam takich podobnych jak on, nie zdążyłam dojechać na ten sąd i sędzina umorzyła i ja nie wiedziałam, że a oni już wiedzieli i się namówili wszyscy kierowcy i od jak wysiadłam z pociągu i wsiąść chciałam do autobusu, to od razu przeciwko mnie wszyscy, że zatrzymali autobus i nie chcieli ruszyć autobusem. Przyjechała policja, ale kazała pojechać, bo to spędziłam z pół godziny. Nie akurat tak. Policja nie, wtedy mnie nie wyrzuciła, to było w czwartek, od czwartku. A dzisiaj? I chodzi o to, że wieczorem później pojechałam sobie, żeby chociaż nad morzem trochę pojeździć, pozwiedzać jak morze o tej porze roku wygląda, choć na chwilę i wracałam, ponieważ tu w Kołobrzegu żaden autobus nie jest oznakowany, na rozkładach jazdy nie ma oznakowania, który jest niskopodłogowy, bo są trzy rodzaje autobusów, Scania, to ma schodki, MAN i Neoplan i one mają jeden niskopodłogowy opuszczający się, ale samodzielnie nie wjadę. Ale jest też Solaris. I Solaris to jest najbardziej przystosowany do wózków, ale jeździłam trzy... Ale nie, zacznę od tego. Jeździłam trzy razy, bo tu wieczorem rzadko jeżdżą autobusy. To trzy razy przyjeżdżałam na przystanek, ponieważ to jest ciuciu babka. Jak ja się do prezesa jeszcze rok temu zwróciłam, dlaczego tu nie są zaznaczone, które są niskopodłogowe, przystosowane dla inwalidów, to prezes potrafił powiedzieć, że u niego są wszystko niskopodłogowe. A to jest nieprawdą. Ale do dzisiejszego wrócę. Jeszcze chcę panu powiedzieć, jak mnie uwięzili w autobusie. I ja wieczorem trzy razy przyjeżdżałam co pół godziny, co godzinę na autobus i wreszcie trafiłam na taki autobus, to jako tako się dało wjechać, pomogła mi dziewczyna, dziewczyny mi pomogły. Jak ja wjechałam, to kierowca wtedy sobie widzimy się wymyślił, że nie pojedzie i godzinę stał na dworcu ze mną, aż wreszcie zadecydowali, że pojadą ze mną w kierunku drugiego końca, w kierunku Grzybowskiej. No tam na pole, w pole mnie wywieźli. I tak jeździłam do 12 godziny w nocy, tak nie tam, gdzie ja chciałam dojechać, tylko wbrew mojej woli więzili mnie w tym autobusie i aż mnie w końcu dowieźli do miejsca, gdzie chciałam wysiąść. A dzisiejszy dzień, ponieważ, dlatego mówię, to się rozpoczęło od czwartku i dzień w dzień to się dzieje, ale ja jeszcze nie rozumiałam, że to jest specjalnie zmowa kierowców przeciwko mnie, ale dzisiaj się przekonałam, że to już zmowa, sama się zorientowałam, ponieważ niskopodłogowy, przystosowany autobus przyjechał i on powiedział, że on mnie nie wpuści, ale ludzie przesunęli się i ja mogłam wjechać, chociaż akurat tamten trochę ludzi miał. I on mnie nie wpuścił, no to on powiedział, że za 10 minut drugi przyjedzie. Ale ja, ponieważ się zorientowałam, że bo oni się tak do siebie uśmiechnęli, to ja wiedziałam już, że oni coś kombinują, to ja powiedziałam, że to pan nie odjedzie i ja wyjechałam tutaj na te przejście, po to, żeby go nie wypuścić, żeby nie odjechał. No to on nastawiał pasażerów wszystkich przeciwko mnie, wyszli takie niedorobione chłopaki, bo takiej postury nie za wysokiej, tylko że zdrowi fizycznie i do mnie do bicia się bardzo mi ubliżali i że mi... Ale o co im chodziło? Chodziło o to, żebym ja zeszła z drogi, bo oni chcą jechać, a ja mówię, ja też chcę jechać. I pasażerów nastawił, wszyscy pasażerowie ze mną się kłócili, ale jeden chłopak do mnie do bicia podszedł. Normalnie mi powiedział, że on mi zaraz... Nie powiem brzydko, jak powiedział, że mi zaraz... Pani chciała tylko wejść do autobusu. Tak, no i proszę, ja bym bardzo prosiła, żeby proszę pana, przy okazji chcę powiedzieć, żeby zabezpieczyć ten monitoring z tych autobusów, ponieważ to na przodzie się działo, a w Solarisach jest nagrywanie. Ja się znam na autobusach i tam się nagrywa wszystko. I to będzie nagrane, jak się ze mną chcieli bić. Dobrze, wezwała pani policję?
tak jestem zdenerwowana, że nie mam siły mówić. Ja nie wezwałam, to oni po prostu kierowcy nadają nie sobie. Była policja? Nie, była, pan posłucha. Kierowcy sobie nadają przez, to jest taka chyba infolinia i oni mają takie słuchawki. Dobrze, na kablu i nadają sobie dyspozytorka. Wszyscy tam są fałszywi, przeciwko mnie to jest zmowa. I oni sobie co nadają. Co powiedziała policja? A co policja powiedziała? Tutaj policja to też nie ma nic do powiedzenia. Policja to mi teraz za tamtym razem nic nie zrobiła, a teraz za tym razem drugim to mnie zmyliła policja jeszcze, bo mi kazali zjechać z przodu. Panie Bogusiu, może spróbujemy wsiąść w tej chwili do autobusu. Jest autobus, zobaczymy, dobrze, może się uda. Jak pani to robi? Szybko pani przytrzyma, a ten nie, bo ten wysoki jest. No ale dobra, możemy, jak pan mi pomoże, to zobaczymy. Ja nagrywam, niech pani spróbuje wejść. No niech pani spróbuje. Nawet jeżeli nie ma, jakby ludzie mi pomogli wnieść wózek, to mogłabym pojechać. Ale co powiedziała policja? Policja właśnie bardzo mnie, ta policja, bo kiedyś wieczorem policjanci wieczorem to byli bardzo, widać, rezolutni, mądrzy, ale ci to niedouczeni policjanci przyjechali i potrafili mnie w błąd wprowadzić jeszcze, ja im uwierzyłam, policji nie wolno niektórym wierzyć. I ale oni, bo chcę powiedzieć, co powiedzieli, wprowadzili mnie w błąd, bo powiedzieli, niech ja podjadę pod autobus, pod drzwi, to oni mnie pomogą wpuścić, a oni mnie tylko po to zmylili, żeby odjechał autobus. O, to mnie w konia zrobili. I jak podjechałam do następnego autobusu, to wyraźnie kierowca powiedział, że on ma nakaz mnie nie wpuszczać. Także żadnym autobusem w Kołobrzegu mam teraz już od tej chwili nie jeździć. Wyobraża pan sobie, nigdzie w Polsce tego nie ma. W całej Polsce mogę podróżować, a tutaj... Dobrze, interweniujemy. Tutaj jest po prostu zmowa, tu kierowcy rządzą. Tu nawet prezes, ale prezes pomaga im, ponieważ niszczy monitoring. To tamten kierowca, który pierwszy raz do mnie do bicia się rzucał. Pan wyobraża sobie, co ja jego do sądu podam. On nie chciał przejechać nawet autobusem, bo podjeżdżał i trącał mnie w wózek. I jeszcze namówił tam chłopaków, żeby mnie wywrócili, tylko nie dali radę mnie wywrócić, bo ten wózek elektryczny. I jak oni mnie zaczęli szarpać, to ja cofnęłam i się wywrócili te chłopaki. No i obstąpili mnie, ale się już przestali bić ze mną. A kierowca podżegał do bicia się ze mną, to kierowca powinien odpowiadać za użycie siły wobec mnie. Pani za... ma jakiegoś opiekuna? Nie, bo... Sama pani jest? Tak, a bo w naszym kraju jak się rodziców inwalida nie ma, no to nie ma opiekuna. A na... A kto pani pomaga? Sama muszę sobie radzić. I nie może pani autobusami się poruszać? Nie mogę. Zabronione? Zabronione mam. W Kołobrzegu inwalida ma zabronione, na wózku. Dziękuję, opublikujemy, to zobaczymy, jaki będzie efekt. W innym mieście, bo ja nie chcę mówić, pochodzę z dużego miasta, ale nie chcę wymieniać z jakiego, to w innym mieście, w mądrym mieście, to kierowca, niech pani mówi, to jeszcze się zapytać powinien, czy chce wsiąść do autobusu, jak porządny, inteligentny kierowca, to powinien się zapytać, ale też nie wszyscy są inteligentni. A tutaj to wszyscy, pani słyszała. Pani reporterka jest naocznym świadkiem. Powiedział kierowca, że nakaz mają. Od tej chwili za to, że jemu zagrodziłam drogę, żeby on nie pojechał. Bo chciałam go nie wypuścić. Gdzie z tej pani ulicy. Mieszka? Nie będę mówiła, bo dlatego, ale że... Ale daleko od centrum? Daleko, bardzo daleko. Jak pani teraz... dojedzie dzisiaj? No nie wiem. No nie wiem. I widzi pan, tutaj nikt nie rządzi w tym Kołobrzegu. Tu jest bezprawie. To jest miasto bezprawia. Nie ma ale prawa. Ale ja do prezydenta zwracałam się, a to prezydent mi każe opisać to, bo niedawno jak dowiedziałam się, bo kiedyś... A na Straż Miejską pani dzwoniła? A co to Straż Miejska? Straż Miejska tu przyjechała, jeszcze chciała, tam się czepiała, że to ja zagrażam że ruchowi, bo ja tutaj niepotrzebnie w ogóle się pokazałam. To jest miasto dla niepełnosprawnych? Oni mówią, że oni są przyjazne dla inwalidów? Dla kogo oni są przyjaźni? Pani Bogu, dla bogatych chyba tylko, biznesmenów, a inwalida to najlepiej, żeby zniechęcili mnie tak, żeby się odechciało. Chociaż kocham Morze Polskie i przykro mi, że przez nich chyba nie będę mogła tu przyjeżdżać. Tak mi nie mogę mówić. Tak mi obrzydzili ten Kołobrzeg. Może się znajdzie ktoś życzliwy. To
tu porządek wprowadzi. Gdzie tu prezydent jest? Ja do prezydenta to zgłaszałam, nic to nie pomaga. Pani Bogumiło, niech pani jedzie teraz do domu jakoś. Tu każdy inwalida musi się bać przyjechać na wózku elektrycznym, bo jak przyjedzie na wózku elektrycznym, to samo go spotka. Bo ja wiem, bo ze mną przyjechało kilku niepełnosprawnych i oni się boją wyjeżdżać, bo mi mówili. Jak będziecie potrzebować, to mogę wam pokazać nazwiska i tych niepełnosprawnych. Tylko ja walczę sama, sama z wiatrakami w Kołobrzegu, z takimi tępymi urzędnikami i w ogóle z tym wszystkim, z całą tą komunikacją, na czele z policjantami niedouczonymi. Jeszcze komendant tu mądrzejszy jest. Całe szczęście. Pani Bogumiło, niech pani jakoś się przetransportuje teraz do domu. Ale jak? Jak tu nawet nie ma w Kołobrzegu takiego busa nawet do przewozu? Zadzwonimy po taksówkę do znajomego. Nie ma takich, bo tu specjalny bus musiałby być taki transportowy, a tu nie ma takich taksówek. Zaraz coś znajdziemy, jakąś pomoc. Opublikujemy to nagranie, myślę, że się wszystko dobrze skończy. Musimy poczekać do jutra. Dobrze, dziękuję uprzejmie, że was na swojej drodze spotkałam, żebyście mnie zobaczyli, bo żeby nie wy, to by chyba końca tu nie było tego. Ja mogłam nie zjechać, nie posłuchać się tych policjantów i ciekawe, ile by pan sobie wyobraża, że wcale tutaj nikt nie reaguje, tu bezprawie jest normalnie. Ja jakbym nie blokowała. Pół godziny pan nie trzymał w autobusie. No ale czemu nie? Ale ja blokuję. Ja blokuję. I pani uciekła. Pełniutki był autobus. Przepełniony. Bo ja jechałam autobusem. A pusty jak jedzie? Następny był pusty. Był pusty następny. Pan... się, ale się nie zatrzymał. Nie, bo pani nam blokowała. Pani blokowała. Ten pan właśnie się bił ze mną. Ale o co tutaj chodzi? Dlaczego osobie, przez osobę niepełnosprawną... Tak, ale ja, jeżeli z autobusie tłok, to trzeba jak ludzie wyjść, żeby to po drugie, ta pani siedziała, wyzywała wszystkich. Kierowcę wszystkich wyzywała. Jakie słowa ja używałam? Tak, bardzo wulgarne. Ja słów wulgarnych? Na pani szczęście, że pani nie dałem. Ale mogę, kurde, pani to udowodnić. Nie chcę się z panią kłócić. Pan mnie ubliżał, że pani nie powinien? Nie ubliżałem. Jak pan do mnie powiedział? Nie ubliżałem. Że ci zaraz pierdolę i takie słowa. Słucham, ja tak do pani nie mówię. Niech pan nagra tego pana, bo to trzeba policzyć. O, widzi pani, powiedział do psychiatryki, ja powinnam się leczyć. Widzi pan, o to ten, dobrze, że zauważyłam, to ten właśnie do mnie fikał. No dziwne, że nie chcą pomóc. Jeszcze możemy spróbować wsiąść do autobusu, bo widzę, ludzie czekają. Aha. Nie, ten właśnie do mnie chciał mnie bić. Podszedł i zbić. Ale dlaczego? Skąd to się nie bierze? Nie było aż tyle ludzi. A nie było autobusu? Tyle ludzi, to nieprawda! Była, to był bandzior! To był bandzior, on do mnie do bicia się rzucił. Dzieje, niech pan mnie słucha! To niech pan ze mną pojeździ, niech pan pójdzie ze mną dzisiaj wieczorem na dworzec, jak chcecie. To ja jeszcze poczekam, ja nie muszę stąd jechać. Ja pojadę nad morze, bo ja w ogóle planowałam nad morze pojechać. Pani Bogumiło, kończymy nagranie, opublikujemy to pod uwagę prezydentowi Straży Miejskiej i Policji. A dzisiaj na spokojnie. Sprawdźcie jeszcze ten. To ten, co trzeba było go nagrać, tego chłopaka, nagrałem. Bo ja go do policji muszę zgłosić, on mnie do bicia się rzucał. Właśnie ten w tej pani kurce, ja go poznałam. Pani powinna opiekę mimo wszystko. Nie, opieki ja nie muszę mieć. W naszym kraju opieki się nie ma. Ja wiem, ale lepiej by było. A po co? Ktoś będzie... To bym musiała mieć asystenta osobistego, a asystent osobisty ze mną nie będzie chodził, bo kto dzisiaj będzie chodził za darmo? Jak się żyje w dzikim kraju, za darmo? W dzikim kraju, a kto za darmo będzie mi służył? Przecież to trzeba płacić. A gdzie pan takiego znajdzie asystenta? Wózek, niech pani poczyna, gdzie pan znajdzie asystenta w naszym kraju? Niech pani kraju? Podjedzie tym wózkiem kawałek, jeszcze żebym pokazał, jak to funkcjonuje. Niech pani w lewo podjedzie, tam pod przystanku. Dajcie mi do siebie telefon. Zaraz pani da. Mogłabym panu powiedzieć jeszcze, że zmarzłam strasznie. Niech pani podjedzie do wiaty. Chciałam jechać?
problem, że nie może wsiąść do autobusu. No, bo chciałam, żeby świadka jakiegoś tam jednego porządnego, tak? Bo to bandzior był, który chciał mnie uderzyć. Teraz jedzie autobus jakiś? Piątka może być? Tak. No, mogłaby być. Chociaż już teraz tak późno się zrobiło, bo ja miałam sprawę do załatwienia, to teraz już nie muszę iść. Ale no, nie wsiądę, no. Pani, ja tu siedzę telefon. Znaczy pani mówi, że ma problem, że nie może wsiąść do że kierowca nie chce. Ale pan się pyta tak, jakby pan dzisiaj pierwszy raz, pan nie wie, co tu się dzieje, to jest mafia przeciwko mnie. Być może, no. Zmówili się przeciwko, wie pan co, w telewizji nieraz pokazują, że jak ktoś w małym miasteczku coś tam wie pan, chce z kimś walczyć, to wtedy się wszyscy przeciwko niemu skrzykną. I tu takie miejsce ma ze mną. Skrzyknęli teraz się tutaj przeciwko panią wsadzimy kierowcy. Do autobusu, spokojnie. Rozumie pani? Mhm. Przeciwko mnie się kierowcy skrzyknęli. No ale kierowcy nie rządzą w mieście, także spokojnie. No jak rządzą, no bo przecież mnie nie wpuszczają. No to trzeba chyba świadków brać na pomoc. No, no nie świadki, wiem. Ja zobaczymy. Mam jednego świadka, który się zgłosił do policji jak do sprawy sądowej. Myślałam, że oni może widzieli to. Już tam jedziesz, tak? Jedzie już? Tak. Poczekamy. Ta pani jest najlepszym świadkiem, bo widziała, że powiedział, że trzeba było to nagrać, że on powiedział, że nakaz. Wszystko nagrywamy, cały czas. Do to znaczy, ale co teraz, ale niech pani tak jakoś w ukryciu, bo jak oficjalnie będziecie, to tu się rozejdzie, oni tak plotkują, no nie wiem, pan nie wie, jakie to plotkarze są. Proszę, no ale co za problem, wsiąść do autobusu, no, nie przesadzajmy. Zaraz no, zobaczymy. No to pan zobaczy zaraz, na własne ale jeszcze oczy. W tym momencie mam zdjęcia, wchodził pan, który był z kulami i wchodził, tak? A nie, bo ten w kółko jeździ i jeszcze na mnie teraz plotkuje. Aha. Bo on jeździ za darmo, bo kiedyś mi się wygadał, bo się z nim poznałam, mówię, co ty mi tak dokuczasz, jesteś sam inwalida. A on mi powiedział, bo chciał się niebezpiecznym poznać, jak w lesie byłam. A on mi powiedział, bo jemu za darmo pozwalają jeździć i on nie ma co do roboty i w kółko z kierowcami jeździ i plotkuje. O. Dobrze, pani ma humor trochę. Pani go często zobaczy. Dobra, siądziemy do tego autobusu. Nie, no wsiądziemy. Nie, może inaczej. Pan otworzy mi klapę. Wie pan, jak się otwiera, jeżeli przyjedzie z klapą. Po to, żeby pan otworzył i zobaczymy, co przyjdzie kierowca. To dopiero będzie zadyma. Bo wtedy przyjdzie zamknąć, bo tak to oni drzwi otwierają specjalnie dla mnie. Niech pan otworzy. Nie otworzy drzwi, no nie podejrzewam. To jest TVN. No nie otwierane były drzwi środkowe w autobusie. Wie pan co, bo przecież tu walka idzie. Nie wie, pan nie widział, jak ze mną walczą? Widziałem. O, no to dobry świadek. Niech pan powie. Nie puszczają pani? Niech pan też strzelają. No, ale dlaczego nie puszczają? Niech pan się wypowie. Nie mam pojęcia, nie chcą puszczać i tyle. No ale przecież jak w tych szkołach uczą techniki, że niepełnosprawnym trzeba pomagać chyba. No tak, no, ale nie puszczają, że autobusy są przystosowane do tego, tak? Czyli pan, no, jest, pan był, spotykał się pan z tym, że tej pani nie puszczali. Tak. Ja nie zauważyłam, że to autobus. Czekamy na autobus, zobaczymy, co się będzie działo. No niech ten pan się wypowie, że widział, nam że powiedział. Walka. A widział pan tą sytuację, jak kiedyś w Podczelu nie chcieli mnie wpuścić do autobusu? Tak, tak, to jeszcze pani chyba z moim bratem jechała. No i co? Nikt nie przyjechał na pomysł, pan powie. Tak. 3 godziny stał autobus. Prawda. No ale jak kierowca mówi, że nie chce wpuścić, dlaczego? No nie bierze, bo autobus nie jest albo przystosowany, albo nie ma miejsca. A tamten był przystosowany i było pusto. No niech pan powie, że był przystosowany i był pusto. Ale chodzi o to, że wtedy to kierowca do mnie powiedział, że ja go na kolanach mam błagać. Ten, którego do sądu podałam. Powiedział, że on sobie, jak będzie mu się podobać, to on mnie weźmie. Nie, że to jest miejska komunikacja, tylko ja jego mam błagać, żeby on mnie wziął, raczył do autobusu wpuścić. Co to, że jak to opublikujemy, to będzie pan jeździć normalnie, tylko niech przyjedzie ten autobus już zimno. No i ten pan jest najlepszym świadkiem. Dobrze, że pamięta. Nie, dobrze, że pamięta. Wydaje mi się, że to po prostu niemożliwe, co pani mówi.